chcielibyśmy bardzo serdecznie powitać Państwa na naszej uroczystości i zaprosić na początku na najważniejszą część wspólnego spotkania, uroczyste przecięcie wstęgi. Zapraszamy. Proszę bardzo, wszystkich Państwa. Prosimy również księdza proboszcza o poświęcenie nowo wybudowanych sal. Wiedzę, pani dyrektor rozpoczyna całą sprawę, to może zakończyć. W takim razie ja przyczynię się jakby do tego przecięcia. Bardzo proszę. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Módlmy się. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo Syn Twój, Jezus Chrystus, stał się dla nas człowiekiem i zostawił nam przykład pełnienia woli Twojej. Spojrzyj z miłością na te nowe sale i obdarz je swoim błogosławieństwem. Wysłuchaj modlitw, które zanosimy do Ciebie wraz z nauczycielami i uczniami. Udziel im pokoju i radości w Duchu Świętym. Wspomagaj ich we wszystkich przedsięwzięciach. Broń ich przed wszelkim niebezpieczeństwem. Zachowaj ich od pokładania złudnej nadziei w dobrach przemijających. I naucz ich zrozumienia, że tylko Ty jeden jesteś naszym celem i dajesz życie wieczne. Boże, źródło wszelkiej prawdy, praw pobłogosławić te pracownie i spraw, abyśmy wiernie trwając w poszukiwaniu prawdy i sprawiedliwości, miłowali Cię coraz więcej przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. No to sobie pozwolę pierwszy wejść niestety. Żeby im się chciał tylko uczyć. Prawda? Ale to kontent, to jest
trudnościach, które przeżywa nasz cały kraj. Dla społeczności czaplineckiej tutaj jest to duże osiągnięcie i na pewno pozwoli młodzieży uczyć się w dużo lepszych warunkach niż dotychczas. Ksiądz proboszcz, który poświęcił tę salę, powiedział tak pół głosem, oby ta młodzież chciała się mieszczyć w tych nowych salach. Ja sądzę, że młodzież doskonale czuje ta czasów i chyba z tą nauką nie będzie aż tak. Pana Stanisława Polańczyka, witamy pana kuratora Andrzeja Derkacza, witamy również pana senatora Wiesława Wójcika. Niestety nie mógł przybyć na naszą uroczystość i dlatego teraz przeczytam list, który przysłał. Warszawa, 14 grudzień 1992 rok. Dyrekcja Liceum Ogólnokształcącego w Czaplinku. Serdecznie dziękuję za zaproszenie na uroczyste otwarcie sal lekcyjnych w waszym liceum. Niestety nie będę mógł wziąć w niej udziału ze względu na plenarne posiedzenie Sejmu. Proszę więc przyjąć tą drogą gratulacje z okazji doprowadzenia do końca podjętych... Witamy również pana burmistrza Zenona Rychliczka. Witamy pana przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Czaplinek Wiesława Żegalskiego. Gorąco witamy pana prezesa Cezarego Pączka, który reprezentuje spółkę Pomerania w Łubowie. Witamy gorąco sponsorów rozbudowy naszego liceum, którzy reprezentują zakłady pracy w naszym mieście. Witamy również dyrekcję. Księdza proboszcza wraz z gronem pedagogicznym. Witamy także młodzież naszego liceum. Z dyrektorami czaplineckich zakładów pracy i władzami miasta, na której zadeklarowano nieodpłatnie, prezes Cezary Pączek, stan surowy z jednoczesną produkcją pustaków. Dyrektor Andrzej Kownacki, prace ziemne. Dyrektor Wiesław Żegalski, dowóz piachu i żwiru. Inżynier Henryk Nurkiewicz jest autorem dokumentacji technicznej. Dyrektor Walerian Zienkowicz sprawował nadzór techniczny. O pomoc finansową zwróciliśmy się do Kuratorium Oświaty i Wychowania w Koszalinie. Konkretnie do kuratora Stanisława Polańczyka i kuratora Andrzeja Derkacza. Na ten cel otrzymaliśmy 120 milionów złotych, przypuszczalnie procentowo więcej od innych placówek. Przebiegiem prac interesowali się burmistrz Wiktor Woś i Zenon Rychliczek. Dzięki ich osobistemu zaangażowaniu na konto szkoły wpłynęło 35 milionów złotych. Dzieło rozbudowy czaplineckiego liceum wsparli właściciele prywatnych zakładów oraz PON, gminna spółdzielnia Tartak.
Serdecznie dziękujemy wszystkim sponsorom rozbudowy naszej placówki. Każda symboliczna cegiełka była ważna. Prace budowlane nie zakłóciły normalnego funkcjonowania szkoły dzięki rzeczowej i pełnej zaangażowania postawie nauczycieli. Serdecznie im za to dziękuję. Również dojrzała postawa młodzieży, która właściwie pojmuje określenie dobre imię szkoły. Dziękuję Radzie Rodziców za bardzo dobrą współpracę, za aktywny udział w przygotowaniu dzisiejszej uroczystości. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że uroczystość może mieć miejsce dzisiaj tutaj. Dziękuję bardzo. Nie będę ukrywał, że jest mi szczególnie miło, ilekroć spotykam się ze środowiskiem szkoły, z gronem nauczycielskim, z młodzieżą. A spotykam się nie po raz pierwszy. Miewam skądinąd bardzo ciekawe spotkania w szkołach, ostatnio w Koszalinie, w jednym z tamtejszych liceum. Chcę powiedzieć, że młodzież szkół koszalińskich wykazuje nadspodziewanie wielką dojrzałość polityczną. W jednym z koszalińskich liceów działa na przykład Klub Myśli Politycznej. Jestem przekonany, że i tutejsza młodzież starszych klas na pewno nie jest mniej dojrzała. Na spotkaniach szkolnych i międzyszkolnych mamy sobie nawzajem wiele do powiedzenia. Informujemy się o sprawach w naszym przekonaniu ważnych dla młodzieży, dla szkoły, dla grona pedagogicznego, ale też i dla nas ważnych i dla nas parlamentarzystów. Sprawa ważna dla młodzieży to zdobyć wiedzę niezbędną dla zrozumienia zawiłości współczesnego świata, wiedzę potrzebną w dorosłym życiu, ułatwiającą odnalezienie się w społeczeństwie, w działalności gospodarczej, a także i naukowej. Potrzebna jest wiedza o Polsce, jej historii, jej dniu dzisiejszym, usytuowaniu na mapie przemian gospodarczych i geopolitycznych w Europie i świecie. Dla grona nauczycielskiego ważna jest z pewnością kwestia warunków i możliwości realizowania tego, do czego jest powołany każdy nauczyciel. Zawód nauczyciela, tak jak zawód lekarza czy duchownego, jest powołaniem. Jego jest urzeczywistnieniem idei, o jakiej marzyli wielcy klasycy literatury polskiej, Bolesław Prus i Stefan Żeromski, idei społecznikowskiej. Tylko w duchu tej idei nauczyciel może prawidłowo kształtować osobowość, charakter, a także inicjatywy i przedsiębiorczość młodego pokolenia Polaków. Trzeba ogromnie wiele pracy nauczycielskiej, pedagogicznej, wychowawczej, edukacyjnej, aby przystosować młodzież do nowych czasów, trudnych czasów. Roku, dyrektor zespołu szkół liceum ogólnokształcącego w Czaplinku. W liście państwa dotyczącym braku możliwości pozyskania funduszy na dokończenie budowy sal lekcyjnych i nieskutecznych jak dotąd starań w Urzędzie Wojewódzkim i Kuratorium, istotnie nie dysponującym dziś rezerwami budżetowymi, dostrzegam autentyczną troskę państwa o sfinalizowanie wspomnianej budowy. W pełni rozumiem i podzielam troskę państwa, to też odpowiadając na list, pragnę ze swej strony przyczynić się do sfinalizowania budowy kwotą 7 milionów złotych przekazaną 18 grudnia bieżącego roku na konto waszej szkoły. Przekazując państwu powyższą kwotę, wyrażam nadzieję, że mój skromny wkład finansowy posłuży dobru szkoły i uczącej się młodzieży. Z poważaniem, Wiesław Wójcik. Na pewno o rzeczywiście miłych chwilach, które nie tylko święta jakby zbliżające się powodują, że w takim nastroju powinniśmy trwać, ale okazją jest chyba spotkanie. Spotkanie każde, ale to dzisiejsze jest szczególne. Spotkanie, w którym jakby dorośli, rodzice, osoby, które pełnią funkcje społeczne, administracyjne, również grono
biznesmenów, stara się poprawić warunki tej szkoły i efektem dzisiaj widocznym są dwie sale lekcyjne, które na pewno będącej poznanie młodzieży pozwolą na lepsze zdobywanie nauki. Rzeczywiście należałoby się zastanowić, czy w tych trudnych czasach, tak na pewno trudnych, szczególnie z punktu widzenia jakby braku środków finansowych na realizowanie podstawowych zadań, stać jest na generalnie tego typu zadania, jak zadanie w Czaplineckim Liceum Ogólnokształcącym. Kiedyś na takie pytanie jednego z dziennikarzy w styczniu tego roku przy otwarciu szkoły 21 stwierdziliśmy, że tylko może nas stać społeczeństwo polskie na szybkie oddawanie pomieszczeń, niedługie, nieprzedłużone cykle budowy, tylko zdecydowanie szybkie. Myślę, że przykład działania, powiem otwarcie, pani dyrektor i zespołu szkoły tutaj, każdy, kto tylko mógł jakby przyczynić się i swoim stanowiskiem pracy i środkami finansowymi do realizacji tego zadania, to jakby nasze już drugoplanowe zadanie. Tym bardziej, że kiedy z kuratorem Derkaczem oglądaliśmy plany, które jeszcze wówczas w Ołusku przedstawiała nam pani dyrektor, będąc jakby upoważniona przez pana dyrektora Rogowskiego do prezentowania tego programu, no stawiało nas trochę w takiej sytuacji dziwnej, bo to nie tylko, że dyrektor, ale kobieta i zajmuje się inwestycją. To nie jest dlatego, że nie było komu w tej szkole się zająć, bo myślę, że byłoby komu, tylko dlatego, że taki cel sobie postawiło to środowisko. I myślę, proszę Państwa, że w sytuacji, kiedy chcemy coś robić, to jest to przykład, że jeżeli znajdzie się grupa ludzi sobie wzajemnie, no jakby wspierających się, dających poza nie tylko słowem, ale jeszcze trochę takiego własnego, aktywnego działania, to jesteśmy w stanie coś zrobić. Myślę, że dla młodzieży tu przebywającej w tej szkole, w tym mieście, nie tylko w tej szkole, bo byśmy się zawęzili, jest to przykład, że oto w liceum ogólnokształcącym są dwie sale, w zasadniczej szkole zawodowej pojawiły się kolejne pomieszczenia w wyniku adoptowania budynku przedszkolnego, że oto pan burmistrz, wiceburmistrz udostępniają nam te pomieszczenia czy budynek w sposób taki bardzo życzliwy, a więc jest to użyczenie na długi okres czasu, a więc zapewnienie, że kolejne pokolenia młodzieży będą tam się uczyły, to jest to sprzyjająca atmosfera. I myślę, że jest szczególny sposób, myślę, panie senatorze, byśmy mogli tutaj podziękować samorządowi lokalnemu, że jesteście rzeczywiście w tej społeczności jakoś widoczni, pracujecie na rzecz, myślę, najbardziej wartościowej grupy społecznej. To jest tego pokolenia, które po nas i po was przyjmie władzę w tym mieście, pamiętając, że ci, którzy byli przed nimi, działali na ich rzecz, na rzecz tego miasta. I serdecznie państwu tu wszystkim wymienionym i niewymienionym rzeczywiście wypada podziękować skromnie, a młodzież myślę, że potrafi to wyrazić, prawda? Podziękujmy. Środki też są,
to jeżeli budżet państwa jest skromny, to należy dać tym najpierw, którzy rzeczywiście potrafią te pieniądze wykorzystać. Ale to nie tylko Droga Młodzieży jest pieniądz. To jest również pewna substancja, określona substancja ludzka, nazywana zespołem nauczycieli, pracowników oświaty. Pan senator zwrócił uwagę, że jest to specyficzna grupa. My do niej należymy również, mimo iż dzisiaj pełnimy funkcje administracyjne, jesteśmy nauczycielami, a nawet ja ciągle powtarzam, że jestem jakby nie tylko z powołania, ale i z przekonania tym nauczycielom. To uważam, że jeżeli zwróciliście uwagę na fakt, iż w całym tym procesie kształcenia, wychowania, opieki, nauczyciele jeszcze mieli czas na to, aby włączyć się cały ruch organizatorski celem poprawy życia tej szkoły, poprawy jakby warunków pracy, to zwróćcie uwagę, że musiało się to odbywać jakimś kosztem. Że musiało się to jeszcze wskrzeszać troszeczkę czasu z życia osobistego, aby poświęcić dla określonego celu czas. I stąd kończąc, bo myślę, że można było powiedzieć jeszcze bardzo wiele słów, a mogłyby one już być nie tak wartościowe, jak te pierwsze, które były jakby sygnałem wielkiego zadania, które przyszło nam teraz realizować. To chcę wszystkim serdecznie podziękować i wymienionym osobom, i rodzicom, o których jeszcze nie mówiłem, a których jest tak wiele dzisiaj i daje się to odczuć. I całemu środowisku czaplineckiemu, żebyście Państwo uważali, że ta oświata, która tu jest, to nie jest oświatą ani kuratora oświaty w Koszalinie, ani oświatą ministra edukacji. To jest oświata, którą buduje młodzież, nauczyciele, rodzice, społeczeństwo lokalne. Jesteśmy po prostu dzisiaj zaproszeni do Czaplinka przez młodzież, przez rodziców i nauczycieli. Za to Państwu serdecznie dziękuję. Cały pomysł zakrawał na wręcz nieprawdopodobieństwo. Kilka osób, pani dyrektor, pierwsze spotkanie, no i duże plany. Jednak okazało się, że w tych ciężkich czasach, przy odrębnej inicjatywy, zaangażowania, można zrobić wiele. I zrobiliśmy. Najważniejsze, wydaje mi się, że w środowisku utworzyła się świadomość, że jeżeli mamy przy braku środków inwestować, to inwestujmy w przyszłość, w was. Wy będziecie następnym ogniwem. Być może za kilka lat ktoś z was staje tutaj i być może będzie mówił to, co ja. Bardzo mi się z tego cieszył. Jednocześnie chciałbym przeprosić imieniu burmistrza za jego nieobecność spowodowaną chorobą. Mili kochani, wydaje mi się, że powiedziano tak wiele, że nie zostaje wiele do dodania. Chciałbym podziękować tym wszystkim, którzy zaangażowali się przy tej budowie. Chciałbym obiecać, iż dalsze inicjatywy tego typu będą wspierane przez władze samorządowe i chciałbym życzyć przede wszystkim wam, aby ten świąteczny nastrój trwał tutaj przez cały rok. Dziękuję ślicznie. Ja zawsze na tych uroczystach wprowadzam pewien element luzu. Zawsze właśnie byłem nerwowy, zapomniarski, jeszcze no, na przykład pan profesor Czułem może to potwierdzić. Więc w związku z tym teraz też o czymś zapomniałem. Otóż miałem poinformować, że Zarząd Miasta Gminy Czaplinek na ostatnim swoim posiedzeniu kwotę 10 milionów złotych, która dotychczas była traktowana jako pożyczka liceum, postanowił przekwalifikować jako dotację. Mówiąc to normalnym językiem, po prostu umorzyć te 10 milionów. I jest to nasze. Kroplą w morzu naszych potrzeb.
nagrodę dyrektora zespołu szkół w kwocie 3 milionów złotych dla pani dyrektor, która kierowała codzienną pracą, oczywiście wspólnie z koleżankami i kolegami grona pedagogicznego szkoły, z młodzieżą, i niech ten skromny upominek będzie podarkiem. Szanownej młodzieży, tyle już słów tutaj ciepłych padło pod adresem tych wszystkich wykonawców, którzy wykonywali tam budowę, którzy się przyczyniali do tej budowy. Mi zostało tylko jedno powiedzieć, że w momencie powstania tego pomysłu niewiele osób w to wierzyło. Po prostu patrzyło na to z pewnym niedowierzaniem, z pewnym powątpiewaniem, pewnym uśmiechem. Ale ta sprawa także była omawiana na posiedzeniu Rady Rodziców i myśmy powiedzieli, spróbujemy ten temat ruszyć. A nóż, a tego. Następne było spotkanie z dyrektorami zakładu i też się okazało, że też się zaczęli znajdować ludzie, powiedzmy, ci, którzy, a zrobimy. I tak, takim sposobem, w bardzo krótkim czasie, powstała ta, te dwie sale lekcji. Następny, który się przyczynił, to był, jest Andrzej Derkacz. Poproszę Zenona Lekiewiczka. Poproszę projektanta tych dwóch sal, Henryka Nurkiewicza. Andrzeja Kownackiego, jednego z wykonawców. Waldemar Zienkiewicz też się przyczynił bardzo dużo do mieli Cezary Pączek, też poproszę. Jeszcze poproszę bezpośrednich wykonawców, którzy szczególnie nam tutaj się zasłużyli. Antoni Kukuła jest obecny. Jarosław Urzelak. Poproszę także Wiesława Żygalskiego. Były to skromne upominki, które no, chcieliśmy w
tym wszystkim, którzy się najbardziej przyczynili do wykonania tych dwóch sal, żeby młodzież mogła uczyć się w nieco lepszych warunkach jak dotychczas. Dziękuję. III B Liceum Ogólnokształcącego. Chciałbyśmy bardzo serdecznie podziękować pani dyrektor Teresie Rokicie za jej olbrzymie zaangażowanie w przedsięwzięciu budowy nowych sal, za jej wytrwałość i upór w dążeniu do celu. Na zakończenie chcielibyśmy zaprezentować Państwu spektakl przygotowany przez kabaret skupiający uczniów. Посмотрите в мои глаза. А ты
i posmatrujcie jeszcze raz, nie bawę. Посмотрите еще раз в мои глаза. 5, 6, 7. Proszę mnie najpierw. Czy to wszystko, pani poseł? Tak. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z sali chciałby zabrać głos? Ja chciałam sprzeciw. Proszę, przedstawiciel partii SD. Szanowni posłowie. Ja jestem zbulwersowana wystąpieniem pani posłanki z Leseru. No ja nie wiem, jak można wysnuwać takie idiotyczne projekty. Znieść piątki. Też pomysł. Jak można zabrać nam, polskim kujonom, tę ostatnią deskę ratunku? Jak można nam zabrać ten sens życia, tę jedyną naszą radość? Proszę o spokój na sali. Przecież Szkoła to nasz drugi dom. Przychodzenie tutaj to dla nas, kujonów, po prostu sama przyjemność. Powiem więcej. Proponuję, aby wprowadzić lekcje w soboty. A nawet w niedzielę do południa. Ja myślę, że państwo się ze mną zgodzą, prawda? No i podejmiemy właściwą, rozsądną decyzję. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę państwa z PZPR. Ja w sprawie tych nieszczęsnych piątków, o których tutaj jest mowa. Jako przedstawiciel partii PZPR mam pewien projekt. Piątki te, jeśli będą wolne, można by przeznaczyć na zajęcia z pirotechniki, czy jakieś strzelanie. Coś w tym stylu. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za? Za zniesieniem piątku, oczywiście. Po podliczeniu głosów ustawa jednogłośnie została uchwalona. Pani marszałek, bo my się chcieliśmy zapytać, kiedy będzie przerwa na herbatkę. Pani Anastazjo, pani Anastazjo, ona się ukrywa, to ja nie wiem. To proszę bardzo, to ja ogłaszam przerwę na herbatkę. Ja bardzo proszę, spokojnie się naprawdę. Tak, tak, wiem. Koleżanko, koleżanka nauczy się za nas. Herbatę dla mnie też. Ale ja bardzo proszę, proszę. Projekt pełnego uzbrojenia w szkole. Jak nam wszystkim wiadomo, w szkole obowiązuje noszenie tarczy i mundurka. Ale do czego to prowadzi? Co to symbolizuje i co to dowodzi? Dowodzi to, moi państwo, bezsilności ucznia wobec nauczyciela. Bo wyobraźmy sobie średniowiecznego rycerza na polu walki jedynie z tarczą. I cóż on może zrobić? Może się jedynie bronić. Może uciec się do bezsilnej i beznadziejnej obrony. I tak samo jest z uczniem, który posiada jedynie tarczę. Mam jedynie nadzieję, że krzyżerczy pedagog nie zauważy go z tarczy. Ja przepraszam, pan poseł, tak się nie wypowiada, ale czas też. Mamy ograniczoną więc proponuję dać uczniowi możliwość ataku. Dać mu w ręki oręż.
Dałaś mu miecz. No pani Henko, pani się przejdzie, pokażę. Chyba tego nie urazę. No jak państwo widzą, nie tylko tarcza i mundur, ale i miecz, który może zadać ciosy równie ostre jak ciosy nauczyciela. Ja proszę o spokój. Ja myślę, że ten projekt zostanie pomyślnie dopatrzony. Dziękuję. Proszę przedstawicielka partii PSR. Tak. Szanowny kolego pośle, ja zgłaszam sprzeciw. Co to jest? Koledzy z partii zbrojnej. Cóż, różnimy się fundamentalnie. Ja zaraz to kolegom tu wyłożę. Proszę pani, pani tak biegała, może pani tu jeszcze raz pozwolić? Jak z tym wszystkim, z tym wszystkim. Bardzo, ja tu pani miejsce zrobię, proszę. Proszę tutaj. Szybciej. Proszę tylko spojrzeć. Model rodem tu po części ze średniowiecza, a po części to ja w ogóle nie wiem skąd rodem jest ten model. Jest on w ogólności nieestetyczny. Toporny, jakiś taki sztywny, ciężki. Czy koleżanka wyobraża sobie siedzieć w tym 7 godzin w szkole? Wyobraża sobie koleżanka, powiedzi koleżanka, bo ja sobie nie wyobrażam. Szanowni koledzy ze zbrojnej partii, bez przesady, to nie jest kolego praktyczne, to się gniecie, trzeba by wtedy jakieś prasowalnie otworzyć czy coś. Nie, kolego, ja uważam, że to nie przejdzie. A poza tym, takie to brzydkie, niekolorowe. Proszę spojrzeć tylko na posłów z partii leserów. Kolorowo. Aż miło patrzeć. A poza tym, ja nie wiem, kolega myśli, że tu jakieś Chiny, komuny ludowe, Japonia, że my mamy tak samo chodzić ubrani? Nie, kolego pośle. A może my mamy jeszcze fryzurę wszyscy jak na słodko boczek? Kończę. Proszę tylko, czy kolega wie, jak jest na zachodzie? Kolego. Nie byłem, nie. Widzę, kolega, a tam jest wieczny karnawał, tam jest kolorowo, tam się ludzie cieszą życiem. A kolega nam tu wprowadza jakąś taką perwersję mundurową. Ja przepraszam, a West Point? Ja przepraszam, panie pośle. Kolego, ale tutaj nie... Kolego, ale tu nie jest wojsko, tu jest kolego szkoła i uczniowie muszą tu się czuć dobrze. Ale w tych chmurach jest na rynku. Kolego, kolega, panie pośle, bo poproszę o wyjście z sali. Kolega chce tu wprowadzić jakiś stan wyjątkowy i burzy stary bałagan, porządek. Kolega chce nasze szkoły doprowadzić do zupełnego wstecznictwa. Kiedy kolego cały świat się rozwija, kolega proponuje nam mundury, uzbrojenia. Kolega cofa się do średniowiecza, albo jeszcze dalej. To piękna epoka. Ja przepraszam, czy pan posąd się skończy? Ja już kończę. Ja nie wiem, kolego, jak na to będą patrzeć ci, co tam siedzą wyżej, bo jeśli cały świat mówi o rozbrojeniu, to kolega nam tu jakąś broń wciska do ręki. My, kolego, umywamy od tego nasze rączki. I leserzy jesteśmy całkowicie przeciw mundurom i tej dziwnej broni. Dziękuję. Dziękuję. Czy pan sali co jeszcze zabrać? Proszę, proszę. Koleżanki, posłanki i koledzy posłowie. To smutne, że tak łatwo ulepiliśmy sugestii pani leserki, jakoby mundurki były wymysłem średniowiecznym. A to przecież takie pożyteczne. Po pierwsze, ubrania się nie niszczą i nie brudzą. Można 3 tygodnie w jednym swetrze chodzić. Po drugie, uczniowie, mając jednakowy ubiór, nie rywalizują między sobą. No, dziewczyny myślą o nauce zamiast o ubieraniu się, o stroju i popisywaniu się przed chłopakami. A przecież nie od dziś wiadomo, że chłopcy nie patrzą na ubiór, tylko na inteligencję. Tak. Powinniśmy nosić tarczę, gdyż godna reprezentacja szkoły jest naszym elementarnym obowiązkiem. Dużo to i ciężkie, co prawda, ale za to jakie reprezentatywne. To mówi samo za siebie. Co zaś do mieczy, to myślę, że tę kwestię powinniśmy jeszcze przedyskutować.
przedyskutować. Młodzież to jakąś krzywdę może zrobić. Takie ostre narzędzie w szkole. No zresztą wiedzą Państwo, jaka teraz jest młodzież. Ja apeluję po prostu o rozsądek. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę. Ja właśnie w sprawie miecza. Nieszczęsnego. Jak zwykle nieszczęsne tutaj wszystko. Nasunął mi się taki pewien kompromis. Jako symbol właśnie tej białej broni można by nosić samą pochwę. O właśnie. Już w literaturze jest przykład, kiedy to Juran Zespychowa, budny rycerz. No Juran. To pochwa, w kuluarach. Kiedy to Juran Zespychowa nosił samą pochwę. Właśnie o, proszę bardzo. Proszę. Taką pochwę nosił Juran, identyczną. Ja myślę, że ten kompromis zadowoli wszystkich, pani posłanko. Tutaj się pani posłanka z koszarskiej samej partii. Ja z normalnej. Pochwa będzie u szyi czubo. Upasa, upasa. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze w tej sprawie chciałby zabrać głos? To proszę. Teraz proszę. Koledzy posłowie będą ciebie rozumiali, bo trzeba było się przygotować do obrad i właśnie z takim głowami. Ja poproszę o streszczenie się z tymi zeszytami, bo chciałabym przejść do głosowania. Czy ktoś jeszcze z sali chciałby zabrać głos? Nie widzę, nie słyszę. Nie widzę, nie słyszę. Dziękuję. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za projektem pełnego uzbrojenia w szkole? Tak, dziękuję. Kto jest przeciw? My za to. Dziękuję bardzo. Ustawa większością głosów nie została zatwierdzona. Przechodzimy do ostatniego punktu naszych obrad. Projekt ustawy o rozszerzeniu skali ocen przedstawiła mi partia PSL. Proszę o wystąpienie przedstawiciela. Przepraszam bardzo. Stronnictwo Dziewatowe. Szanowne koleżanki i koledzy. Wnoszę propozycję 10-stopniowej skali ocen, a jeśli można, to nawet jeszcze szerzej. Prośbę swoją motywuję tym, że obecna skala ocen nie pozwala nam się wykazać, a my się chcemy wykazywać, uczyć się, zdobywać dziewiątki, dziesiątki. Ja na przykład najpierw siedzę, kuję całą noc, wszystkie przerwy, a potem dostaję piątkę, kiedy wiem, że umiem na dziesiątkę, albo jeszcze więcej. To jest rażąca niesprawiedliwość. Nikt nie potrafi nas, polskich kujonów, docenić. Przepraszam, nie wiedzą Państwo, jak ja się czuję, kiedy dostaję szóstkę? Jakby mi ktoś w twarz strzelił. No przecież umiem na więcej. Ale jak ja mam się wykazać? To obniża naszą ludzką godność i czujemy się niedocenieni. Niech w naszej szkole nareszcie zapanuje sprawiedliwość. Dziesiątki dla najlepszych. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze? Partia PZPR. Już proszę. Szanowna pani marszałek. Prawda? Szanowni posłowie i posłanki. Prawda? Ja proponuję wnieść poprawkę do projektu pani posłanki Dziobak. Prawda? Sprawa skali ocen jest zbyt ważna, ażeby zostawić ją w takiej postaci. Prawda? Wydaje mi się, że najwłaściwszą postać miałoby ocenianie według następujących kryteriów. Prawda? Najniższym stopniem byłby szeregowy. Prawda? Dalej. Starszy szeregowy? Kapral? Starszy kapral? Plutonowy i tak dalej, aż do generała armii. Prawda? Jest masa tych różnych.
chyba nikogo nie zdziwiłoby, że uczeń ze stopniem generała armii byłby zwolniony z matury, prawda? Co do wykazywania się, to pan poseł mi tu podpowiedział pewną rzecz, po czym poznałam im znawcę i wydał mi się czerwiony. Otóż, koleżanko, jeśli koleżanka tak kuje po nocy, koleżanko, proszę do nas na zajęcia pirotechniczne, na Mykałosznikowa. Koleżanka sobie postrzela i się na pewno wykaże. Prawda? Tak, wracając do meritum. Uważam, że skala według mojego, naszego projektu pomoże ciału pedagogicznemu trafnie, prawda? I sprawiedliwie, prawda, ocenić danego szeregowego, przepraszam, ucznia. Prawda, to mi już w krew weszło. Czy ktoś jeszcze z sali chciałby zabrać głos? Więc przechodzimy do głosowania. Kto jest za ustawą rozszerzenia skali ocen? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Ustawa większością głosów. Ja proszę partię PSL o zajęcie swoich miejsc. Ja naprawdę proszę, troszeczkę kultury, szanujmy się. Szanujmy się. Tutaj w ogóle nie liczą naszych głosów. My ja bardzo przepraszam. No w takich warunkach ja nie mogę dalej prowadzić obrad. Dziękuję. Zapraszam na tradycyjną lampkę szampana. Bardzo proszę.